Cześć! Z tej strony Martyna. Witam Was serdecznie na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj zestaw Polly Pocket Flip and Swim, czyli salto i hop do wody. W zestawie znajdziecie przepiękną zjeżdżalnię wraz z miejscem na akrobację dla poli. Ze zjeżdżalni oczywiście wjeżdża się do basenu. W basenie pływają zabawki, m.in. żółwik, którego kiedy napoicie wodą, będzie psikał. No i oczywiście piłka. Mam tutaj również trampolinę dla poli, a jeżeli nie chciałby ktoś skakać do wody, to może wejść po schodkach. Dodatkowo mamy tutaj bar z piękną, kolorową markizą, w którym poli może kupić przekąski albo napój. W zestawie znajdziecie również huśtawkę, która równocześnie jest kołem ratunkowym. Wystarczy odczepić koło z huśtawki, no i oczywiście może ono służyć do pływania, kiedy ktoś nie umie pływać, ale póki co zrobimy z niego huśtawkę. No i oprócz oczywiście samej poli, która również jest w zestawie, mamy dla niej leżaczek z pięknym ręczniczkiem. Poli w tym wydaniu jest akrobatką. Wejdzie ona teraz po drabinie na zjeżdżalnię. Mamy tutaj specjalne miejsce na jej stópki. Żeby przygotować się do skoku, musimy rozłożyć ręce poli. I mamy tutaj taką dźwignię, kiedy ją nadusimy. Poli pięknie trafiła do basenu. Jak możecie zauważyć, basen jest dosyć płytki, dlatego mamy pewność, że Poli się w nim nie utopi. Poli bardzo spodobało się zjeżdżanie do basenu, więc spróbuję jeszcze raz. Poli pięknie nam znowu trafiła do basenu poprzez bardzo fajną pomarańczową zjeżdżalnię. Ale jeśli znudzi jej się skakanie ze zjeżdżalni, może oczywiście skoczyć z trampoliny. Pięknie udał się skok. Także teraz Poli może posiedzieć sobie w basenie z piłką albo ze swoim żółwikiem. Po skończonej kąpieli Poli może zejść po schódkach i oczywiście położyć się na swój leżak, gdzie ma ręcznik, którym również może się opatulić i się wysuszyć. Na leżaku, przy leżaku mamy również żółty napój. Podejrzewam, że jest on cytrynowy. A jeżeli Poli by zgłodniała, to oczywiście może iść do baru i kupić sobie jakieś przekąski. Po zabawie w wodzie Poli postanowiła jeszcze pochuśtać się na huśtawce, która jest pod zjeżdżalnią. Także może tutaj się zrelaksować albo po prostu się wysuszyć. Nasz ręcznik jest mokry, ale możemy go oczywiście wysuszyć. Mamy tutaj takie specjalne miejsce, gdzie możemy powiesić ręcznik tak, żeby nam się nie zgubił. No i będzie tutaj sobie, może sobie schnąć na wietrze. A Poli oczywiście jest super gimnastyczką, także pokażę Wam jeszcze raz, jak ona zjeżdża. Pamiętajcie, żeby rozstawić jej ręce, włożyć w specjalne, przygotowane do tego miejsce i nacisnąć dźwignię. I Poli pięknie nam zjechała do basenu. Pokażę Wam jeszcze tylko, w co jest ubrana. Ma ona dzisiaj na sobie piękny, jednoczęściowy strój. Jest on w kolorze różowym z żółtymi kropeczkami, a dodatkowo mamy tutaj takie różowe bransoletki, które mogą przypominać o rękawkach do pływania.
Sama Poli jak zwykle wygląda bardzo dziewczęco, jest ona blondynką, a włosy ma związane w kucyk. Jak widzieliście, Poli robi naprawdę fantastyczne skoki do wody. Cały zestaw bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że będzie uświetnieniem każdej zabawy. Jeżeli chcielibyście mieć go w swojej kolekcji, to zapraszam serdecznie na megadyskont.pl.